To już ostatnia szansa, aby zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tegorocznej edycji do tej pory na projekty w podregionie radomskim oddano już prawie 6 tysięcy głosów. W tym głosowaniu trzeba zachęcić osoby, przekonać osoby do tego, aby oddały głos na dany projekt, który się najbardziej spodobał. I bardzo, szanowni państwo, liczę na to, że ta aktywność państwa w tych ostatnich dniach będzie bardzo duża. Z inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza korzystają na co dzień mieszkańcy subregionu radomskiego. Przykładem jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. My od początku powstania tej inicjatywy, tego budżetu obywatelskiego Mazowsza, jesteśmy beneficjentami. Wygrywamy wszystkie projekty, które zgłaszają mieszkańcy, bo należy podkreślić, że to nie szpital składa wnioski, a mieszkańcy na podstawie potrzeb, jakie sobie szacują, składają wnioski. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy. Jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosowanie jest bezpłatne. Głosujemy w budżecie obywatelskim Mazowsza w formie elektronicznej. Głosowanie jest bardzo proste i zajmuje chwilkę, więc tym bardziej zachęcam do tego, żebyście państwo to zrobili. Wystarczy podać tylko swoje imię, nazwisko, miejscowość i powiat. Następnie numer telefonu, na który to numer telefonu przychodzi kod SMS. Wpisując kod SMS potwierdzacie państwo udział w głosowaniu. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie 3 osób. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu lub nie wie jak zagłosować, może się zgłosić do delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu przy ulicy Kościuszki 5A. Jeżeli państwo nie mają komputera, nie mają dostępu, my oczywiście taki dostęp do komputera użyczymy, pokażemy projekty. W subregionie radomskim można głosować na 36 projektów. Głosowanie trwa do 18 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 30 czerwca.